Witam. Zapraszam na film, w którym pokażę, jak zrobić takie kolorowe domki ze słoiczka. Oba wyglądają podobnie, ale każdy z nich zrobiony jest zupełnie inaczej. Do wykonania obu domków potrzebujemy ładny słoiczek z pokrywką. Jak zobaczyłam takie słoiczki, od razu pomyślałam o domkach dla smurfów. Ale tak, można zrobić domek z każdego słoiczka. Domki będę malować wodoodpornymi farbami akrylowymi. Pierwszy domek zrobię z ręcznika papierowego i naturalnego kleju z mąki i soli. 3 łyżeczki mąki, dodaję 1 łyżeczkę soli. I mieszam to z wodą, aż uzyska konsystencję mniej więcej śmietany. Jeśli będzie za gęste, zawsze można dodać trochę wody, a jeśli za rzadkie, trochę mąki. Sól jest tutaj składnikiem konserwującym, aby mieszanka nie spleśniała przy wysychaniu. W naszym kleju moczymy kawałeczki ręcznika i przyklejamy pojedynczą warstwę na pokrywce, oraz na słoiczku. Słoiczek oklejamy tak, aby pozostały nam miejsca nieoklejone, tam gdzie chcemy mieć okienka i drzwi. Teraz robię rulonik z posmarowanego klejem kawałka ręcznika. Z tego rulonika zrobię ozdobne framugi wokół drzwi i okien. Na koniec szmatką wycieram nieoklejone miejsca, gdzie mają być okna i drzwi. Podobnie wycieram gwint słoika. A słoiczek zostawiam do porządnego wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. Kiedy warstwa ręcznika na pokrywce dobrze już zaschła, możemy przystąpić do zrobienia dachu. Zaczynamy od zrobienia kulki z nasączonego klejem ręcznika. Kulka musi być mniej więcej wielkości, troszkę mniejsza niż pokrywka. Z kilku kawałków ręcznika robimy też taki gruby rulon. Ten rulon przyklejamy wokół naszej kuli. Powstaje nam taki kapelusik, ale on się nie trzyma. Zawijamy go teraz w kawałek ręcznika i nasączamy klejową mieszanką. Teraz całość możemy przykleić do pokrywki. Jeśli chcemy całość powiększyć, dodajemy kolejne ruloniki. Ale pamiętajcie, taki ekologiczny klej z mąki i wody nie klei się tak jak na przykład Wicol albo inny klej, który zwykle używamy. Zacznie się kleić wtedy, kiedy będzie zasypany. Na razie bardziej trzyma się po prostu pod własnym ciężarem. Daszek zostawiamy oparty na pokrywce. A teraz zrobię komin do mojego domku. Robimy go również z ręcznika. Wkładamy kilka warstw ręcznika posmarowanych klejem. Staramy się, aby były równe i gładkie. Robimy 2 takie kawałki płaskie z wielu warstw ręcznika. Z jednego paska zrobimy komin, a drugi pozostanie, aby zrobić z niego drzwi. Powstały pasek powinien mieć wysokość naszego komina. Z brzegu układamy wykałaczkę i zakręcamy. Wykałaczka posłuży do umocowania. Jeżeli komin miałby być wyższy, to po prostu może wystawać, byle ona była na końcu i kawałek wystawała. W górnej części komina zrobię jeszcze z ręcznika takie poszerzenie. Na koniec całość smaruję klejem. Możemy go od razu przyczepić do domku i całość zostawić do wyschnięcia. Taki domek, zwłaszcza daszek, musi dość długo schnąć, aż całość w środku będzie wyschnięta. Co najmniej będzie to 3-4 dni. Po wyschnięciu pokrywka mocno się trzyma, możemy zakręcić daszek na domku.
powstały domek możemy dowolnie pomalować farbami akrylowymi. Farby akrylowe nie będą brudzić i będą wodoodporne po zaschnięciu. Pozostawiony przy robieniu komina kawałek ręcznika złożonego w kilka warstw teraz jest sztywny i twardy. Możemy z niego wyciąć drzwi, okiennice, a nawet schodki do naszego domku. Drzwi, okiennice i schodki możemy przyklejać mieszanką kleju, która nam pozostała po robieniu domku, lub przyklejać ją każdym innym klejem. To papier bardzo łatwo się klei. Daszek naszego domku nadal się zdejmuje, podkrywka się odkręca. Może to być fajny pojemniczek. Taki domek, wbrew pozorom, jest bardzo mocny i trwały. Jeśli trzymamy go w ogrodzie i boimy się, żeby się nie zniszczył, można go jeszcze polakierować. Ale można też do środka włożyć lampki i stanie się świetną domową lub ogrodową latarenką. Teraz pokażę, jak taki mały domek ze słoika można zrobić z glinki samoutwardzalnej. To alternatywa, jeśli nie chce nam się bawić z ręcznikiem i mąką. Zaczynamy od zrobienia daszku, ale nie robimy go z samej glinki, ponieważ taka gruba warstwa glinki nigdy by nam nie wyschła albo by popękała. Podstawę pod nasz daszek zrobimy z folii aluminiowej. Zaczynamy od zrobienia kulki, trochę mniejszej niż nasza pokrywka. Jak macie mało folii, można też taką kulkę zrobić z gazety. Teraz robimy dużo cienkich, takich około centymetrowych ruloników. Ruloniki przyklejamy wokół naszej kuli. Folię przyklejamy klejem na gorąco, aż powstanie nam ładny stożek. Całość oklejamy jeszcze folią, aby ładnie wyglądała. Na koniec klejem na gorąco przyklejamy do pokrywki. Podstawa daszka gotowa, teraz robimy komin. Również robimy go z folii aluminiowej. Najwygodniej na wykałaczce. Folię łatwo daje się modelować, także możemy uzyskać w zasadzie dowolny kształt. Wykałaczkę wbijamy w nasz daszek. Podstawa gotowa. Teraz możemy oklejać glinką samoutwardzalną. Glinką oklejamy słoiczek, pozostawiając wolne miejsca tam, gdzie są drzwi i okna. To nie jest zwykła glina, z jakiej robi się talerze i filiżanki, tylko specjalna kleista masa, która przypomina taką glinkę. Ale zachowuje się zupełnie inaczej. Taką gotową masę oczywiście kupujemy w sklepie.
ale kiedyś zrobiłam też sobie sama taką masę z suchej gliny pomieszanej z klejem Wicola. I moim zdaniem niczym nie różniła się od takiej kupowanej w sklepie. Ale też glinkę trzeba kupić, więc chyba nie ma to sensu. Ta glinka zachowuje się zupełnie inaczej niż zwykła glina. Nie kurczy się przy wysychaniu, więc można dokładnie oklejać każdą powierzchnię i nie przejmować się, co stanie się przy suszeniu. Można również doklejać do siebie różne elementy. Musimy jednak pamiętać, że grube elementy z glinki wyschną na wierzchu, a w środku pozostają mokre. Wtedy jednak wysychając w środku, glinka może popękać. Dlatego robiąc daszek, środek zrobiłam z folii aluminiowej. Najlepiej, aby wszystkie elementy z glinki miały podobną grubość. Ale jeżeli coś zrobimy nieco grubsze i na koniec leciutko popęka, to i tak się nie rozpadnie, bo ta glinka się trzyma nawet mimo drobnych pęknięć. Możemy ją rozgniatać, rozwałkować i wycinać z niej na przykład drzwiczki albo okiennice. Z tej glinki można również modelować dowolne kształty. Popatrzcie, ja bym chciała, żeby mój komin był nieco bardziej ciekawszy niż taki po prostu prosty. Zrobię go tak, by wyglądał jak komin z kamieni.
Wszystko gotowe. Teraz zostawiamy nasz domek do porządnego wyschnięcia. Najlepiej na kilka dni. Po wyschnięciu masa staje się intensywnie biała i bardzo twarda. Teraz możemy nasz domek pomalować. Musimy jednak uważać, bo takie drobne elementy, jak okiennice i drzwi, łatwo mogą się oderwać, bo glinka jest dość krucha i łamliwa. Ale to nie szkodzi, bo w razie czego można je zawsze dokleić klejem na gorąco lub klejem wikolem. Taki domek po wyschnięciu staje się świetnym pojemniczkiem z zakręcanym daszkiem albo, jeśli włożymy do niego lampki, może być fajną latarenką. Tylko różni się od poprzedniego domku tym, że glinka nie jest przezroczysta, tak jak prześwietywał nam papier, ale daje to również trochę inny, ale bardzo fajny efekt. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do mojego kanału, gdzie znajdziecie wiele innych ciekawych dekoracji na wszystkie cztery pory roku. Aby nie przegapić kolejnych nowych filmów, koniecznie subskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia.